W Redzie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Zespołem Szkół a jednostką wojskową Formoza. Od kilku lat kształcimy tutaj klasy mundurowe w tej placówce. Zaczynaliśmy od jednego oddziału. Dzisiaj tych uczniów w klasach mundurowych już jest ponad 400. Podpisaliśmy porozumienia i z marynarką wojenną, i z policją, i z aresztem śledczym. Więc wszystkie służby mundurowe, jakie mamy, tutaj uczniowie się w tych kierunkach kształcą. No, podpisanie porozumienia z Formozą to już jest z rangi ministra obrony narodowej. To jest wielka rzecz i myślę, że bardzo dobra informacja przede wszystkim dla uczniów, dla tych, którzy będą chcieli tutaj rozpocząć naukę od 1 września. To bardzo dobra wiadomość dla uczniów, których w szkole jest coraz więcej. Liczba osób jest imponująca, podziwiam młodzież, która właśnie chce podjąć to wyzwanie, chce uczyć się, no to kształtuje swój charakter. Myślę, że ułatwi im to też podjęcie decyzji życiowych w przyszłości, czy to będzie wojsko, czy to będą służby mundurowe, czy to będzie inna szkoła wyższa, to już zależy od nich. Tutaj mają ten czas, żeby się do tego przygotować i podjąć decyzję, a ten pierwszy krok, który podjęli, to już jest, uważam, wielka odwaga. Podejmując takie wyzwanie, wiedzą, że będzie to związane nie tylko z tą nauką teoretyczną, typowe przedmioty, ale też bardzo duży zakres ćwiczeń i to ćwiczeń też obronnych. Dzięki podpisanemu porozumieniu w Powiatowym Zespole Szkół mają powstać dwie klasy patronackie.